Volibear ma silny early game. W teorii powiedziałbym, że coś pod scaling sobie przeskaluje, ale Volibear ma silny early. Gnar może być opcją. Tylko to nie jest taki prosty matchup Gnar-Volibear. O, Mundo! Czy to jest Gold Printing Fiora Angle? Wiesz, coś innego siedzi. No jest Camel, ale Camel nie chce grać. Coś co Max Health pije. Fiora? Fiora? Coś nowego. Fiora jeszcze nie było na tym kanale. Powinien być spoko. No jeśli to jest Mundo w dżungli i Volibear top, no to będzie zagranie Gold Printing Fiory Volibeara. Trochę niecenzuralne słowo zostało wykorzystane, ale taka prawda. To nie jest Volibear top. Okej, okay. Matiś na AD Carry. Dobra, trzeba testować tą Fiorę. No Imo, mega spoko ma potencjał ta Fiora. Może tym razem się uda, bo już teraz grałem na streamie i nie poszło to najlepiej. Dobra, gram Kula, bo też się nie boję doktora Mundo. Oczywiście oprócz Kula gram First Strike'a, więc gram full pod biznesmena. Free Shano będzie koszone na tym doktorze Mundo. Ogólnie zamysł tego matchupu jest taki, że dlatego, że Mundo mało może mi zrobić, bo może rzucać tylko tasakami, to ja sobie gram First Strike'a i Kula i farmię kaskę. A First Strike jest po to, że w late game lub mid game, kiedy go ultuję i bije procentówką go, kiedy on ma stakuje max healtha, to dostaje dużo siana, bo mu dużo damage'a bije bardzo. Czy on wie? Ja nie chcę tasakiem dostać. No właśnie o to chodzi. Jak przetrwam early, to będę bogaty. Tylko, że my gramy verticala i to jest tragedia. To samo miałem ostatnio. Grałem Fiorą w Mundo i też mój jungler grał verticala. I enemy był cały czas na topie, przez co no mało siana sprintowałem. Dlatego, że jungler był co chwilę i byłem na freezie pół gry. Dobra, co ja chcę zrobić z wave'em? Chcę, żeby był na środku albo żeby Mundo pushował do mnie. Nie może być sytuacji, że to ja pushuję do Mundo, bo przyjdzie i mnie zabije jungler. Okej, okay, Q-ska nie trafiłem, no ale dobijam minionki wszystkie, więc może być. Dobra, jest siano. Sobie patrzę na cooldown First Strike, a jak będę miał, to znowu podejdę i z nim straduję. Skubu wjadę w niego. Oj, nie stajmowałem zbyt dobrze, co? O, strasznie close było, zbyt się pospieszyłem. A może teraz mogę podejść? Też nie. Przynajmniej nie straciłem tego First Strike'a, to jest okej. Okay. Sobie slow pushuje falę, stakuje Kula. Mundo zbytnio nie farmi, dobija tylko coś tam z toporów. Okej. Okay. Frisiano. No i dopuszuję następną falę i zrecalluję zapewne. Raczej nie muszę typować też. Po prostu recall, bez TP'ka i przychodzę na linię i przeszkadzam mu w dopuszczaniu fali. Aby mi nie przerwał recall'a, bo się nie schowałem do krzaka. No i chyba będzie spoko. Okej, okay, nie przerwał. Buta nie mogę kupić, ale mogę kupić drugiego longswarda, więc też jest spoko. Dobra, dwa longswordy, cool. No już jestem silny tą Fiorą. Teraz Mundo powinien zrobić recall TP. Ewentualnie Volibear tam przyjdzie i mu pomoże. Zabiliśmy na midzie. Że Xerox zdobywa tak szybko killa. Chce się w tak wczesnej fazie gry. O! Okej. No powiem tak, dużo jest siana, jak dostaję jeszcze darmowego killa za darmo, to będzie bardzo dobra gra. Będę bogaty. Przecież to jest full build w 20 minucie z tym First Strike'iem. Okej, okay, sprokowałem First Strike'a, prokuję go dalej. Mam blue buff, więc się nie boję. A może powinienem, bo źle stradowałem. Ale jest chyba spoko w miarę. Mam sustain, muszę się wyleczyć i odchodzić te creepy, bo to nie było dobre, że tak biłem w całej jego fali. Dobrze to nie wygląda. O, co on kmini? Okej, okay, on jeszcze użył ghosta. Super, bogata Fiora. Jeszcze mam złotego skina. Dopotrzebuję te fale, recalluję. Już naprawdę niewiele złota mi brakuje do Hydry. Nie mam zamiaru kupować żadnych butów po drodze i się zatrzymywać na cokolwiek innego, tylko prosto lecę po Hydrę. Po to gram właśnie buty w runach. Mógłbym zostać po plejty w sumie. Może to byłoby dobre, bo i tak mam te paka przewagi. Mógłbym podejść, wziąć plejta. Chociaż dobra, Mundo już jest na linii, więc raczej by się to nie opłacało. Ja bym miał więcej czasu, to spoko. Nie mam na razie po co to typować. Bo i tak tutaj nie jestem w stanie bić minionów. A kiedy wave przesunie się do mnie, to ja już będę na linii i tak z buta, więc nie opłaca się depnąć. Moglibyśmy grać Void Grabsy, bo jednak Fiora dobrze z nich korzysta bardzo. Graves je zaczął. Żeby mu pomóc, muszę usunąć falę na topie. Znaczy w teorii mógłbym, ale no to jest ryzyko, jeśli teraz zejdę. No ale mógłbym też teraz. Ale siona. Jestem przekonany, że Volibear jest na bocie, skoro nie ma go tutaj. No właśnie. Okej, okay, złapaliśmy jednego killa. Wierzę, że botlane wywozi w miarę. Dobra, powoli biję miniony. Po czym dopuszuję już te fale i zagram pod plate'a. Albo dwa. No, szkoda. Bił mi First Strike. Okej, zdoczywałem. A ja nie wiem, czy my go zabijemy. Ok,
Okej, okay, nice, mam killa jeszcze. Huge to jest. No i mogę sobie teraz na luzie obierać plejty. No gierka jest skończona dla tego munda. Gram pod scaling, tak jak tylko to możliwe. Gram pod kaskę, żeby mieć itemy, a i tak wygrałem early game. Czyli to jest najlepszy możliwy scenariusz, jaki może być w ten sposób. Jak mam być szczery, uważam, jeśli zrobiłbym lepsze rozeznanie w temacie, to mógłbym potwierdzić to na 100%, że to jest najlepszy build na Fiorę w tym matchupie. Jak na razie mogę to powiedzieć tylko na, nie wiem, 65%, 70%. Uważam, że ta pod first strike'a i podprintowanie kasy jest najlepsza. Okej, okay, to jest risky, co robię. Muszę dodawać topory. Muszę wziąć też kanona. I możemy go zdejwować. Dobra, ja wziąłem agro. Kurde, niedobrze. Dobra, co ja chcę kupować następne? Mam już Hydra. Ludzie kupują Shojina. To jest, uważam, że coś wartego spróbowania. Ale jeszcze tego nie rozkminiłem do końca. I nie wiem, czy to jest takie dobre na drugi item. Mi się wydaje, że to później jest lepsze. Nie w early game, a w późniejszej fazie gry. Dobra, no gituję? Czy o co chodzi? Bo się już chyba grać nie chce, co? Trochę ciężko się dziwić, ale słabe zachowanie. Nie polecam tak robić. Dobra, czytam czat. Ja starym widzem twoim jestem, jak jeszcze UHC grałeś. No oczywiście, że tak, ja pamiętam. Nie musisz mi tłumaczyć, bo jak powiedziałem, że pamiętam. Serio pamiętam. Grasz tutaj Double Adaptive czy Attack Speed? Chyba Attack Speed gram tutaj. Tak, gram Attack Speed. Zawsze grałem Double Adaptive. Całe życie. Aczkolwiek z jakiegoś powodu ostatnio zacząłem Attack Speed brać. Znaczy z jakiegoś powodu. Ja dobrze wiem z jakiego powodu. Z takiego, że oglądałem sobie, jak cheezuje ten 14 Fiora. Oglądałem, jak cheezuje i on zawsze bierze Attack Speed. I chciałem spróbować, bo ja zawsze gram Double Adaptive, nieważne co. Nie wiem, testuję sobie to. Wydaje mi się, że jest w porządku. Znaczy, nie, feeling jest lepszy, jak się ma ten Attack Speed. Po prostu się przyjemniej gra. Shojin bardzo dobry się wydaje, w szczególności jak idziesz w Umax drugie. No ale to i tak, no jak maksujesz. Nie, no to prawda, no to prawda. No jeszcze lepszy będzie, no bo ten cooldown jeszcze będzie krótszy. No, ale to i tak, no. Nie wiem, nie po to się jakby chodzi Shojino, nie? Shojino się chodzi dlatego, dla tych procentówek, ale to prawda. Dobra, skończyłem kula, super. Ja mogę tu wziąć cały tower? Chyba nie. Dobra, zaryzykowałem mocno teraz. Muszę stąd wyjść. Flashuję, bo on nie gra flasha, tylko ghosta. Czy ja chcę iść Trinity drugie? No bo on mnie widzi po prostu. On mnie złapie? Chyba nie. Mógłbym mnie dive'ować z ghostem. Jeśli ma ghosta, to mógłby lecieć na dive'a. Z jakiegoś powodu 14 fiora? Co masz na myśli z jakiegoś powodu? W sensie, co ty ma do attack speeda? Jak jest połączenie między tym a attack speedem na fiorze? Nie rozumiem. Znaczy zakładam, że po prostu no nie ma, nie o to chodziło. Siema, pamiętasz mnie z BT Sports? Nie pamiętam, kurczaczek. Znaczy 14 fiora gra, ja też przez niego się przestawiłem na attack speed, okej. Okay. Rozumiem. No nie wiem, jakby da się logicznie wytłumaczyć, dlaczego double adaptive może być lepszy niż attack speed. I chodzi oczywiście o te małe runki dla widzów, co nie wiedzą. No i nie wiem, no jakby to logicznie się wydaje, że ma sens. No tylko, że przyjemniejszy jest attack speed. Po prostu przyjemniej się z nim gra. Biorę weight grabsy dlatego, że jak mam Hydrę, to i tak nie tracę na tym HP. Fajny feeling, ale w tanki chyba lepsze double adaptive. Czemu akurat w tanki? Nie wiem, czy akurat w tanki, to zależy. Ale może akurat jest lepsze, ja po prostu jeszcze nie rozumiem dlaczego. Dobra, daję W, żeby sprokować first strike tylko. No, zlutował, spoko. A UHC na koksie jak będzie zagrać? Jakby było, pewnie wbiłbym zagrać. Ale nie będzie, prawdopodobnie już nie będzie UHC na koksie. To jest bardziej Vitale cujesz, a Vitale skalują się za D. No tak, tak. Wiem o co chodzi. W sensie, ma to sens. Chociaż nie wiem, czy to, że weźmiesz zamiast attack speedu adaptive, to już sprawi, że na przykład z tankami, z którymi przegrywałeś, będziesz przegrywał dalej? W sensie, że nagle zaczniesz wygrywać, a z tymi, co wygrywasz... Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, wydaje mi się, że jak i tak wygrywasz, to... Skoro i tak już wygrywasz, to dalej będziesz wygrywał, czy masz attack speed, czy masz adaptive. Może to ci zaoszczędzi sekundę w zabijaniu. Czy first strike buffka miałem? Wiesz co, wydaje mi się, że... No, jeśli nic się nie wydarzy w tej gierce, to ta gierka będzie w ogóle na YouTube'a, więc pozdrawiam z góry. Prawdopodobnie to będzie gra na YouTube, dlatego że jest naprawdę fajna. I tam wytłumaczyłem na początku gierki. Więc albo możesz sobie cofnąć do początku jakby tej gry, jak wybiegam z fontanny, albo zobaczysz na YouTubie, bo to trochę jest tłumaczenia. Szybko poszło z tym mundo. O, nie żyje.
I guess 1 za 1 może być, dlatego że ja i tak skaluję. Więc 1 za 1 to jest wymiana gold dla mnie i gold dla Caitlyn. No to ja się cieszę z tego, bo na pewno korzystam dobrze z tego golda. Jakie ja chcę buty w ogóle? Chyba Merkury są najlepsze, to? Teraz pewnie Hallbreaker. Ewentualnie ten Shojin. No, Shojina kupowałem już na jako ostatnie przedmioty i wydawał się spoko. Muszę go jeszcze potestować, żeby go więcej grać. Niestety muszę wyjść znowu w topa, żeby obronić, a mój team siedzi w bacie. Szkoda, bo chciałem grać pod te dwójkę, ale no nic nie zrobię. Może mogę zabić tu Mundo chociaż? Dobre pytanie. Nie chcę tracić fali minionów, ale chyba nie mam wyboru zbytnio. Jak chcę go zabić, to już stracę tą falę minionów, nieważne co. Dobra. Nie dało się tutaj przejść skill. Musiałbym tutaj użyć, przez to się nie dało. No i straciłem całą falę, żeby go gonić i go nie zabić, szkoda. Dobra, wejdę w bota, tylko wezmę tego Pink Lorda. Wezmę jeszcze Red Buff najpierw. Co ja chcę tu grać następno? Właśnie nie wiem, czy ten Hellbreaker jest dla mnie taki przydatny. Ale wydaje mi się, że nie chcę tutaj teamfightować Fiarą, raczej chcę grać na side'zie. Wydaje mi się, że Fiara w teamfightach tutaj nie jest specjalnie dobra. No a na side'zie jest genialna, bo i stąpuje Doktora Mundo, i stąpuje Slasa, czyli dwóch solo lanerów, którzy raczej będą mnie bronić. Okej, jest fight, może tepnę. Na wszelki wypadek. A to nie jest playable? Ja biorę tower? My to i tak zabijamy. O, nie zginął od tego. Dobra, ktoś weźmie agro? O kurde. Ja wziąłem agro. Zostawili mnie na śmierć drużynowi. Załoste zachowanie. Mam bo dostałem 3 miesiące temu, bo grałem arenkę i miałem klipa, ale klip to za mało dla nich, uznaję, że mam scaffold XD. Ale tak poważnie nie cheatowałeś, czy tylko mówisz w internecie, że nie cheatowałeś? Dobra, dawaj siano. Mało kasy z niego. Dobra, zultuję. Jumpscare, gdzie on zniknął? Ale nafidowany jest ten Graves, co? To nawet chyba nie ja tak zmasztowałem, tylko ten Graves. Szybka gierka i fajna. No i wypodajesz go z Mundo dla Viza. Jak robi Mundo? Co mówi Mundo? Mundo dla ciebie za silny? Nie będę mówił Mundo dla ciebie za silny. Aha, to unsub. Kurwa, nie!